Cześć, dzień dobry, jesteśmy na ostatniej prostej, jak widzicie na załączonym obrazku. Unia Europejska nosi się z zamiarem, żeby przedłużyć certyfikaty o rok, czyli do lipca 2023 roku. Tak, nie przesłyszeliście się. A jeśli Unia Europejska ma takie zamiary i plany, no to prawdopodobnie wejdzie to w życie. To samo było przed tym, dokładnie chyba w marcu 2021 roku. Pamiętam, zrobiłem taki film, że. Że oni mają to w planach i faktycznie to wprowadzili. Moi drodzy, takie małe pytanie jeszcze mam do aktualnego, jeszcze aktualnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Panie Adamie Niedzielski, pan mówił, zapewniał tak między wierszami, przebąkiwał, że jak ustawa Hoca nie przejdzie, no to pana już nie będzie, pan poda się do dymisji. Ustawa Hoca. Poleciała do kosza. Później pojawiła się ustawa Kaczyńskiego, czy jakieś tam sasiny, czy suskie, czy coś tamtego, i też padło to do kosza. Więc, panie Niedzielski, już dwie wpadły do kosza. Kiedy pan się poda do dymisji? Bardzo proste i łatwe pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, kiedy pan się poda do dymisji, bo ja już chcę chłodzić szampana i nie wiem, kiedy go otworzyć, kiedy go otwierać. Moi drodzy, z tymi certyfikatami, to zaraz wam powiem, jak to będzie, jakie są plany. Pamiętacie, jak na początku. Zapewniali, że rok. Róbcie, bierzcie, przez rok będziecie mogli latać samolotami, bo tutaj przede wszystkim o to chodzi, prawda? Żeby latać samolotami, no nie oszukujmy się, żeby lecieć na wakacje. A później skróciła Unia Europejska do 9 miesięcy, więc wydaje mi się, że ludzie zostali oszukani, no bo jeśli jest jakaś umowa ustna i yy, nie tylko ustna, yy, że coś jest ważne przez rok, to jakim prawem się to skraca? Do dziewięciu, czy do iluś tam miesięcy we Francji, jeszcze krócej, więc no, jeśli ktoś komuś coś obiecuje, zapewnia, no, to powinien dotrzymywać słowa. Słowa się dotrzymuje. Politycy, dotrzymuje się słowa, a nie tak rzucać słowa na wiatr. Były obiecanki, docanki, nic z tego nie wyszło. I to mi się bardzo nie podoba, że zapewnienia były zupełnie inne. Moi drodzy, startujemy. RMFFM, tak. Pani Joanna Botocka, 3 lutego. Komisja Europejska proponuje przedłużenie unijnego certyfikatu o rok do 30 czerwca 2023 roku. Został on wprowadzony, słuchajcie, został on wprowadzony 1 lipca zeszłego roku, by ułatwić nam podróżowanie w czasie wakacji. To po co on został wprowadzony? Po to, żebyśmy byli zdrowsi? Czy po to, żeby nam ułatwić wylot na wakacje? No ludzie. Czy on służy tylko po to, żeby lecieć na wakacje? Bo ja myślałem, przynajmniej też byłem zapewniany, że to jest po to, żeby, żeby nam ułatwić życie zdrowotne, zdrowotne, a nie wakacyjne. No tutaj już coś się nie trzyma kupy. Chociażby w tym pierwszym zdaniu, można by to zakończyć na tym zdaniu. Od 1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej uznawany jest unijny certyfikat. Zawiera informacje o przyjęciu preparatu przejściu już tego dziewiętnastkowego lub negatywnego teściku. Komisja Europejska zdecydowała o jego powstaniu, by ułatwić nam podróże po Europie. Pierwotnie certyfikaty miały wygasnąć 30 czerwca 2022 roku, czyli już niebawem, już, już się ludzie, już byli w ogródkach, już się witali z gąskami, już każdy wyczekuje, wyczekiwał i będzie wyczekiwać tej wiekopomnej chwili, tej pięknej chwili, na którą wszyscy czekamy. No niech ktoś podniesie rękę do góry, kto nie czeka na, na coś lepszego. No pewnie wszyscy. Teraz Bruksela zdecydowała, że będziemy nim się posługiwać o rok duży. Aha, oni już zdecydowali, to nie jest tylko pomysł, oni po prostu już zdecydowali. No fajnie. Do 30 czerwca 2023 roku. I teraz moi drodzy, wisienka na torcie. Skoro... One będą przedłużone do 30 czerwca 2000, czyli do lipca 2023 roku. To jak myślicie, co trzeba będzie zrobić? A no, skoro teraz jest trzecia, za chwilę będzie czwarta, piąta, no to trzeba będzie jeszcze się skusić, bo nie jest możliwym, żeby one teraz funkcjonowały na podstawie tego, co już ludzie mają przyjęte. Nie. Trzeba będzie kolejny raz, bo one są ważne. 9 miesięcy, czyli jakoś we wrześniu kolejny raz, a później jeszcze raz na przyszłą wiosnę. No tak, no z tego wynika, czyli jeszcze półtora roku będziemy musieli z nimi żyć po prostu. I nie tylko z nimi, ale też z innymi rzeczami, które, których jest teraz aplikacja, aplikowane są. 19. Kanada dominuje w Europie, jak pisze RMFFM. I na tym etapie nie jest możliwe określenie wpływu ewentualnego wzrostu zachorowań w drugiej połowie 2022 roku, ani pojawiają się nowych wariantów. Rozszerzenie rozporządzenia zapewni podróżnym możliwość dalszego korzystania z unijnego certyfikatu podczas podróży po Unii Europejskiej, tam gdzie państwa członkowskie stosują określone środki ochrony zdrowia publicznego. Komisja Europejska podkreśla, że zastosowanie unijnych certyfikatów e, cyfrowych zaświadczeń e, nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. członkowskich. Przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia nie nakazują ani nie zakazują wykorzystania tych dokumentów do celów niezwiązanych z podróżowaniem po Unii Europejskiej, np. do uzyskania dostępu na imprezy lub do restauracji, no bo to jest stosowane. Bo Francuzi nie mają tego po to, żeby latać na wakacje. Oni to mają po to, żeby iść do kina albo żeby iść do baru z kolegą. Unijny certyfikat jest darmowy. No proszę, darmowy. Wszystko teraz jest darmowe. Może mieć formę papierową lub cyfrową. Wyświetlany w aplikacji, w smartfonie. A jeśli ktoś nie ma telefonu, bo na przykład nie lubi, zawsze ma kod QR, który pozwala na jego sprawdzenie w całej. Unii Europejskiej. Unijny certyfikat jest dostępny w aplikacji moje IKP lub aplikacji MOBYWATEL. Od wtorku, 1 lutego, ważność unijnych certyfikatów została skrócona do 270 dni. Zarówno tych wydawanych zaraz po przyjęciu w schemacie podstawowym, jak i podawka przypominających i dodatkowych. Moi drodzy, z roku, czyli z 365 dni, skrócone zostało do 270 dni, czyli Trzy miesiące krócej, więc teraz proszę wytłumaczyć ludziom, którzy się nastawiali na cały rok, że teraz trzy miesiące będą musieli niestety, ale na wakacje nie polecą na tym, co mieli. Więc to jest niesprawiedliwe, to jest nieuczciwe, bo umowa była inna. Umowa była taka, że będzie na rok, więc ludzie poszli. A umowa była taka, że Niedzielski poda się do dymisji, jak ustawa OHOSA nie przejdzie. Nadal z ministrem, mało tego, ustawa Kaczyńskiego też, czy Leks Kaczyński, jak to się teraz nazywa, wszystkie leksy, wszystko to nazywają Leksem. Też nie przeszła. I też nadal jest, więc słowa rzucane na wiatr. Kochani. Słowa rzucane na wiatr. Rok będzie. Jest 9 miesięcy, we Francji jest jeszcze kró, krócej. Aż mi się kurczę język plącze. Dymisje miały być. Nie ma dymisji. Nie ma dymisji żadnych jest. Jest. Yy, po staremu. Karawana jedzie dalej. Jak to mówią? Pieski szczekają. Hał, hał, a karawanka sobie jedzie dalej. No to nadal musimy czekać. Dzisiaj informatyk powiedział, że czeka nas jeszcze coś gorszego. O kurczę, o zgrozo. Nic tylko starać się żyć normalnie, starać się funkcjonować po staremu, na starych zasadach, telewizory wynieść. Ja pamiętam mój wyniosłem w 2012 roku. To już 10 lat, jak nie mam telewizora i żyje mi się lżej, żyje mi się lepiej, żyje mi się fantastycznie. Od kiedy się odciąłem, tak naprawdę nigdy jakoś wybitnie nie oglądałem, ale ale ten telewizor był, jakaś tam telewizja zawsze była, teraz nie ma kompletnie żadnej, dosłownie żadnej, chyba tylko na potrzeby robienia filmów, więc to jest praktycznie nic, bo czasem muszę coś tam włączyć, żeby czegoś się dowiedzieć, ale tak, to mi to jest kompletnie niepotrzebne do szczęścia, chyba że jakiś meczek obejrzeć, chociaż to też ostatnimi czasy jest tak głupie i takie dziwne, że tak naprawdę każda. Sfera naszego życia obecnie jest to już nie to samo. Ludzie się zmieniają, ludzie są już inni, mają inne wartości. To już jest naprawdę dno, dno, światowe dno, to już na każdej płaszczyźnie, chyba to przyznacie. Widzicie to przecież każdego dnia. Inne kraje znoszą wszystko, wracają do normalności. Są takie kraje w Unii Europejskiej, Dania, Szwecja, inne kraje też. Chcą to zrobić, a Polska nie, Polska wręcz przeciwnie, idzie na całość, ale mamy tańsze paliwo niż w Niemczech, no to sukces wielki. Zaraz, ja tylko czekam, dajcie mi znać, bo nie chce mi się tych gniotów oglądać, czy w wiadomościach pokazywali, że Niemcy tankują w Polsce. Tylko niech powiedzą, że Niemiec zarabia trzy razy albo cztery razy tyle, co Polak. A samym paliwem przecież człowiek nie żyje, prawda? Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko. Powiem Wam szczerze, Polska jest piękna, można przeczekać, nie trzeba nigdzie latać. Naprawdę. Nie trzeba nigdzie latać, można sobie w Polsce pozwiedzać, poodpoczywać, jakoś czekać do 1 lipca 2023 roku, tylko po to, żeby móc sobie pojechać. To czekać można, ale czekać na starych zasadach, czemu nie? Ale na nowych zasadach to szkoda, szkoda fatygi, naprawdę. No. Odpuśćmy, sobie, nie latajmy, tam i tak jest drogo, w Polsce też jest drogo, ale jest po co latać? No, po co za granicę latać. Przeczekamy, może jakieś czasy normalne wrócą, to wtedy sobie polecimy, nie? Wiecie o co chodzi. Czy, mam nadzieję, że między słowami można coś wyczytać z moich, yy, z moich słów. Trzymajcie się cieplutko, nie martwcie się niczym. Pamiętajcie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak? Ja, jak i Wy, jak, jak i nawet politycy. Oni też, oni też, oni też, oni też. Oni też mają rodzinę, oni mają jakichś tam znajomych, przyjaciół. No, przyjaciół nie wiem, czy jeszcze jakichś tam mają, bo kto by chciał być przyjaciół. Cielem takich polityków, no ale czasem się zdarzają, interesowni. Trzymajcie się do słyszenia. Cześć, papa. Pa.